Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu ze statystyki opisowej. Tym razem chciałam Wam pokazać, jak w sposób graficzny wyznaczyć dominantę. Na początek tu oczywiście możecie sobie przeczytać skąd co się bierze, ale generalnie jak to jest w praktyce. Jeżeli mamy tak zwany histogram liczebności, czyli wykres dla przedziałów, dla szeregu rozdzielczego przedziałowego, czyli po prostu dla przedziałów, gdzie mamy zapisane tutaj przedziały od do i ile było takich wartości wpadających do konkretnego przedziału, żeby wyznaczyć, gdzie wypada dominanta w tym, na tym wykresie, należy znaleźć najwyższy słupek, czyli o najwyższej liczebności i skupić się na tym słupku, na słupku wcześniejszym i kolejnym. Wszystkie pozostałe słupki nie są ważne. Ważne jest to, żeby rozpiętość przedziału poprzedzającego dominantę, przedziału dominanty i przedziału następującego miały dokładnie taką samą rozpiętość, czyli ten sam wynik różnicy między końcem a początkiem przedziału. Więc w tym momencie tutaj rozpiętość jest 5, tu jest 5 i tutaj też jest 5. Dzięki temu, że rozpiętości tych przedziałów są takie same, można zastosować ten sposób, który tutaj mamy przedstawiony. To znaczy, jeżeli to jest ten przedział dominujący, czyli o najwyższej liczebności, biorę koniec przedziału wcześniejszego i przeciągam linijką najlepiej do końca przedziału dominanty, czyli krecha o tutaj, z tego miejsca do tego miejsca przy linijce. Potem biorę początek przedziału następującego po dominancie i łączę z początkiem przedziału dominanty. Dokładnie w miejscu, gdzie przecinają się te dwa ramiona, nazwijmy je, wypada dominanta. A ile ona wynosi? No właśnie, schodząc teraz pod kątem prostym do osi x-ów, otrzymuję taką przybliżoną wartość tej dominanty. No jeżeli mam przedział 55 do 60, to około gdzieś 57 będzie miała wartość dominanta. Na przykład 50 dominował wśród ludzi wiek około 57 lat. I teraz pytanie, ile było osób takich? No około było 12 pracowników przykładowo. Ale to jest tylko na zasadzie graficznego wyznaczenia dominanty bez konkretnego wyniku liczbowego. Po prostu takie dodatkowe uzasadnienie, dlaczego taka, a nie inna wartość nam wyszła. Pamiętajcie o tej zgodności. Rozpiętość przedziału wcześniejszego, kolejnego i tego dominanty musi mieć to samo rozpiętość. A więc oznacza to tyle, że w sposób graficzny nie zawsze jest możliwość wyznaczenia dominanty, no bo ten warunek nie zostaje spełniony. Nieraz się spotkałam z tym, że zadania takie podchwytliwe też są możliwe. Jeżeli ostatnim elementem Wam dla pokazania jest to, że przy tym konkretnym zadaniu liczbowo dominanta wynosi 57,78, oznacza to, że mam bardzo podobne wyniki między tym, jak wyszło mi to graficznie, a tym, co wyszło liczbowo. W tym momencie mam jakieś takie, powiedzmy, dla mnie uspokojenie, że sposób wyznaczenia graficznego został poprawnie wyznaczony. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania lub potrzebujecie pomocy przy swoich zadaniach, możecie się kontaktować ze mną na zadania@projekty.pl, to jest moja strona internetowa. Możecie też pisać bezpośrednio na adres mailowy zadania@projekty.pl. Tutaj od razu jestem pod tym mailem. Sami korzystajcie z wszystkich materiałów, które ja na pewno umieściłam na kanale, nie tylko ze statystyki opisowej czy z matematycznej, z wielu innych przedmiotów, które ja studiowałam i udzielałam korepetycji, więc jeżeli coś Was interesuje, to przeglądajcie po prostu konkretne playlisty. Podoba się film? To subskrybujcie kanał, oczywiście komentujcie filmy, lajkujcie, wszystko wykorzystujcie, wszystkie te narzędzia YouTube'a, które są dostępne. Ale pamiętajcie, że rozwiązanie pojedynczego jednego zadania nie gwarantuje nigdy zrozumienia tematu. Trzeba kilka razy podejść do podobnych zadań, żeby sprawniej nam szło liczenie na kolokwium czy na egzaminie. Pozdrawiam.